koledzy, nie zauważyłem, czy ze Słowacji policja stoi. Radar mają na dachu. O, to już na początku miasta i na już wiem, o co chodzi. System czeski. Wiecie, jaki to jest system czeski? Policja stoi na początku miasta, robi zdjęcia i nadaje temu, co stoi za miastem. Już za miastem już ma gotowca. Jeden wypisuje mandaty, drugi wręcza i zatrzymuje oczywiście. I kasa się bije. I widzicie? Po co radary? Po co? Tyle pieniędzy na radary wydawać. Stoi się i się kasę czepie. Ciach, ciach. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Jak wszyscy wolno jadą. Kurde. Jak na pogrzebie. A? Oj, by się przydało to w Polsce. Przydało, kochani. Tu rzeczywiście uczą jeździć. I Alfreda też nauczyli jeździć. No, Alfred trochę, podobno nie wolno się z nimi dochodzić, bo cena wzrasta, ale wiem, taryfikator, że zawyżają, więc trzeba o swoje walczyć. I widzicie co? Pod górę się podjeżdża, a tam jaka góra, jak tam pod tą górę podjadę, jak tam tyle śniegu. Fajnie. Poszedł. Następny, proszę was. O. Następny. O. 70, a ja? 80 bez dwóch. No to ile? 10-15 euro mam w kieszeni. To może odrobię sobie to, co zapłaciłem 30. Jak tak będę jechał trochę szybciej, a nie zapłacę, to zarobię. Albo mi się zwrócą pieniążki. Oj, nawijam, nie. Ale tutaj jest jeszcze ciekawa rzecz. Nie wiem, ale jak będzie, to wam coś pokażę. Jaka jest piękna osada, gdzie są same bloki. Państwo, Słowacja im wybudowała bloki. Anteny są na balkonach, na dachach. Prądu podobno nie mają. Ale anteny satelitarne są na dachu. Pasą się konie koło bloku. Śmietnik na śmietniku jest. Pełno dzieciorów lata. I jak zobaczą samochód, jak się tam zatrzyma, to co robią? Biedny jest, żeby mu dać 1 euro. A spróbuj tylko wyciągnąć pieniążki, 1 euro. To ile masz w kieszeni, to ci zniknie. Wiecie, o czym mówię, wiecie. I o kim mówię. O, stoją po lewej stronie. Bo to już jest blisko tej osady. To jest osada Rakusy. Tak się pisze i chyba tak się mówi. Rakusy. Jak będzie ta miejscowość, bo nie chcę spojrzeć na mapę, ale chyba tak, to się odbija 3 km tutaj w lewo. Piękna rzecz, warto zobaczyć.
A dlaczego warto zobaczyć? Bo u nas tylko narzekają, że to, tamto. A oni nie narzekają. Nie pracują, żyją. Busowice, busowce. To jeszcze chyba nie. Ile jadę? Kurde, 60. Tam co to stoi? Nie. Czerwone. Jak samochód tak stoi gdzieś na tym, na przystanku albo z boku przy ulicy, to już jest wiadomo, że albo radar w samochodzie przenośny, albo policja stoi. I o tych, co mówiłem przed chwilą, specjalnych ludziach, mogę tylko jeszcze dodać, że nigdy takiego człowieka nie widziałem, żeby pracował. Ale dostali za to mieszkanie, że nie pracują. A zniszczyli te mieszkania doszczętnie. Grilli na balkonach. Na podwórkach opony, wszystko kopcone. I jakoś ich nikt nie wyrzuca. Nie dostają w ogóle, nie dostają tej, jak to się nazywa, co 1 kwietnia zawsze wyrzucają, eksmisja. Eksmisji nie dostają. I żyją sobie dobrze. I dobrze wyglądają. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Po prawej stronie ta wielka góra jest, ale naprawdę nie chcę dotykać kamery, bo powiedzą, że to telefon jest. Gdzie? I mandat mogę dostać, bo już dają mandaty w Anglii, zatrzymanie telefonu, w Niemczech, w Danii i słyszałem, że na Słowacji też. Tu jest taka droga, proszę bardzo, zrobię to dla was. Widzicie? Coś pięknego. Klasa. Mówiłem o busach, że busów nie ma, że jeżdżą zielone autobusy. Widzicie? Lubownia. Autobus. Za 800 metrów skręć w prawo.